Organizatorem akcji od 10 lat jest Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt. Celem akcji było przyświecająca nam od lat edukacja dzieci i młodzieży w zakresie ochrony zwierząt. Kształtowanie u młodego pokolenia szacunku dla istot słabszych i umiłowanie świata zwierząt było jej nadrzędną treścią. Podczas trwania akcji schronisko dla bezdomnych zwierząt Kundelek odwiedziło 1300 dzieci i młodzieży spośród 56 placówek. W szkołach i przedszkolach odbywały się spotkania z członkami stowarzyszenia, podczas których dzieci zapoznawały się z ideą opieki nad zwierzętami. W ramach akcji uczniowie zebrali 3390 kg karmy o wartości 12 tysięcy złotych. W trakcie uroczystości wręczono nagrody i wyróżnienia laureatom konkursu za prace plastyczne i literackie. Stasiu Szlachta, 6-latek z przedszkola publicznego w Bogufale. Czy jest Stasiu? To jest jego praca. Stasia nie ma, ale jest osoba, która pracę odbierze, tak? Tak. No to brawa dla Stasia w takim razie. Stasiu się rozchorował. Życzymy mu zdrowia. Dziękuję. Następną nagrodzoną pracą jest wiersz Agnieszki Zaremskiej. Jest to wiersz bez tytułu. Agnieszka jest ze szkoły podstawowej w Lubaczowie. Bardzo prosimy, Agnieszko, podejdź do tablicy. Pokaż, który to jest twój wiersz. Piękny wiersz, naprawdę piękny. Byliśmy wzruszeni tymi wierszami, tymi utworami literackimi, które czytaliśmy w trakcie oceniania prac konkursowych. Dziękujemy Agnieszce. Brawa dla niej duże. Następną pracą to jest praca Julii Broś z klasy 5A ze szkoły podstawowej również w Lubaczowie. Zapraszamy Julię. Te uszy były na swoim miejscu. Niestety no, w transporcie coś nam się odkleiło, ale praca podczas oceny była w należytym stanie. Śliczna praca. Jest to uroczy piesek. Naprawdę bardzo ładny. I nie, tak? O tutaj. Proszę bardzo. Brawa dla Julii. Następna praca jest to praca literacka. Jest to praca Zuzanny Filip z klasy 5B, jeśli dobrze przeczytałam. Wiersz pod tytułem Klatka dla ptaków ze szkoły podstawowej w Krośnie. Czy jest Zuzanna? Co kocha? Czy jesteś Zuzia? Pięknie, no to pani ci wręczy nagrodę. Proszę. Bardzo ładny wiersz, muszę powiedzieć. Piękny, również wzruszający. A może Zuzia odczyta? A Zuzia chciałaby odczytać swój wierszyk. Tam leży Hanka. A ty, Zuzia, dopiero weszła się tak w kurteczce? Klatka nie dla ptaków. Miejsce, gdzie każdy tęskni. Miejsce dla zagubionych, którym serca łzawią. Tam srebrne łzy się leją codziennie. Sen psa o miłości, a tu rzeczywistość pełna łez, smutku i śmierci. Tu każdy to stracił. Można to nazwać przytułkiem, smutnym, szarym i ponurym. Tam, gdzie nikt nie chce wracać, gdzie każdy tęskni za domem. To klatka, wielka klatka oddzielona od miłości. W niej zwierzęta niczym ptaki zapętane. Czekają, czekają w schronisku. Zwierzęce niewolne, ciepłą dłoń, który je przygarnie do serca. Na dom, swój dom. Bardzo dziękujemy, Zuzi. Ja widzę, że ona nie tylko pięknie pisze wiersze, ale równie pięknie potrafi je przeczytać. Duże brawa dla Zuzi jeszcze raz. I rzeczywiście schronisko to jest taka klatka. Wprawdzie zwierzętom się tam krzywda nie dzieje, ale każdy z tych piesków i kotków czeka na swojego jedynego opiekuna, swojego pana. Następną nagrodzoną pracą jest praca Diany Paczkowskiej
z klasy 5 B za wiersz pod tytułem Schronisku i również jest to szkoła podstawowa Skrosna. Poprosimy Dianę. Również i Dianę poproszę o przeczytanie wiersza, który ogromnie całą komisję wzruszył. Na początku ty mnie kochałeś, a ja ciebie, a teraz przedwcześnie tkwię w niebie. Na początku wybaczyłeś mi wszystko, a teraz upadłeś tak nisko. Stałeś się kimś innym, kimś, kogo nienawidzisz. Przepadłem jak kamień w wodę. To okrucieństwo, widzisz? Leżę teraz bez ruchu, tam, gdzie Boga cisza mierzy swoim wzrokiem. Tego, kto Bogu służy i w Niego wierzył. A więc co myślałeś, gdy oddałeś mnie do schroniska? Że będziesz miał lepsze życie, choć nie zobaczysz mnie już z bliska? Odpuść sobie swoje pytania. Ja ci wybaczyłem ci, widzisz? Bo tobie zawierzyłem. Byłem już trochę stary, gdy oddawano mnie do schroniska. Nie miałem żadnych szans, gdy zobaczyłem innych konkurentów z bliska. Po 2 latach mojego pobytu wtedy mnie uśpiono. Wiesz, kto do ciebie pisze? Twój pies, mała Linda. Nagrodę odebrał także Łukasz z Głogowa, który napisał opowiadanie, Krzysiek z Trzebowniska, Martyna z Przeworska i wiele innych dzieci z terenu całego Podkarpacia. Ich pracę można już oglądać na specjalnej wystawie zorganizowanej w bibliotece przy ulicy Słowackiego. Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt pragnie serdecznie podziękować wszystkim nauczycielom, dziękuję serdecznie, którzy tworzyli tą akcję przez te wszystkie lata w swoich placówkach. Bez was nie byłoby dzisiaj 10. edycji. Wielkie brawa dla nauczycieli i opiekunów. Chcemy również podziękować rodzicom, którzy aktywnie wspierali swoje dzieci w tym przedsięwzięciu. Bardzo serdecznie dziękujemy. I przede wszystkim pani Bożenie Paluch. Jest to pani, która tą iskierkę zapaliła. Jest matką dzieci, które w pierwszej edycji brały udział. Serdecznie dziękujemy. Podziękowania złożono także wieloletnim sponsorom i pomysłodawczyni akcji, pani Jadwidze Wcisło, byłej wiceprzewodniczącej stowarzyszenia, która z powodu choroby nie mogła przyjść na uroczystość.